kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Witam zarówno tych starych odbiorców, jak i tych, którzy dopiero się przyłączyli, czyli nowych. Serdecznie Was pozdrawiam. I słuchajcie, jest tak gorąco w Londynie, jest po prostu taki heatwave, że ja tu ledwo wytrzymuję w pokoju, gdzie nagrywam. Ale zostańcie koniecznie ze mną, bo dzisiaj będzie bardzo fajny wakacyjny odcinek. I tak, perfum Moholiczki, do którego zachęciła mnie właśnie Aneta Kloczko. Serdecznie ją pozdrawiam, ona ma bardzo świetny kanał o perfumach. A więc zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. To jest taki właśnie, jak powiedziałam w intro, taki tag, który krąży zarówno na YouTubie angielskim, amerykańskim, jak i teraz polskim. Ja widziałam kilka właśnie takich tagów, zastanawiałam się, czy warto zrobić, no ale myślę, że to jest fajna zabawa i poznajecie nowe rzeczy o perfumach, także postanowiłam się tu przyłączyć. I słuchajcie, odpowiedzieć na kilka pytań. Nie przygotowywałam się wcześniej, będą to odpowiedzi bardzo spontaniczne, słuchajcie. Więc zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, pierwsze pytanie jest, ja sobie tutaj właśnie wynotowałam. Dlaczego używasz perfum? Czy poprawiają nastrój? Czy to jest taki nawyk? Czy w celu uzyskania komplementów? Słuchajcie, ja myślę, że kwestia używania perfum jest tak bardzo prywatna i ma tyle podłoży. Ja bym powiedziała, że widziałam, że dziewczyny niektóre odpowiadały właśnie, że poprawia nastrój, oczywiście są te komplementy, więc lepiej się czujemy. Też są przypadki, kiedy na przykład no jest to nasz jakby sposób na życie też. Ja bym powiedziała, że dla mnie, dlaczego używam perfum? Dla mnie to jest taka druga sukienka. Słuchajcie, szykując się do pracy czy gdzieś na jakieś wyjście, wiadomo, że szykujemy się tutaj całokształtem, czyli że wybieramy bluzkę, wybieramy sukienkę, wybieramy, nie wiem, spódnice, spodnie, buty, akcesoria różnego rodzaju. I perfumy są taką drugą sukienką, takim akcesorium, który jakby dopełnia wszystko tutaj, jakby całokształt. Też dla mnie wybieranie perfum to jest kreowanie swojego dnia, bo no tak jest, że kreujemy ten dzień. Jeżeli dane perfumy, wiadomo, że dane perfumy łączą się z jakimiś wspomnieniami, to one ewokują w naszym mózgu coś takiego, że tak się czujemy, albo przywołują tutaj, słuchajcie, takie specjalne, bym powiedziała, wspomnienia też. Więc ja powiem Wam szczerze, że z moimi perfumami to jest tak, że ja mam ich dużo, lubię, jak dostaję komplementy, ale nie jest to jakby to moją myślą przewodnią. Może tutaj tak przewrotnie odpowiem. Dla mnie, tak jak powiedziałam, chcę rozpocząć fajny dzień. Pewne perfumy przynoszą może mi szczęście, a może właśnie przywołują, taką ewokują miłe wspomnienia, że będzie to na pewno fajny dzień i dlatego je ubieram. Ja powiem Wam, że bardzo przyłączam się, nie przyłączam, ja bardzo przywiązuję się do perfum i generalnie powiem Wam tak, że ja mam swoje ulubione i jakby do bólu je używam. Są takie dni, tygodnie, a czasem miesiące, że ja mieszam te perfumy albo używam je samodzielnie, bo tak mam, no po prostu przywiązuję się do tych perfum, bardzo je lubię, są to takie dni, kiedy ja chcę tylko użyć tych perfum, czasem je layeruję, czyli właśnie daję tutaj jakby dwie, trzy inne odsłony na to, zazwyczaj to są dwie, góra trzy i tyle, czyli generalnie u mnie ja bym powiedziała, że nie jest to ani nawyk, ani niekoniecznie przywoływanie komplementów, chociaż oczywiście to jest bardzo miłe, jest to głównie kierowanie się, że tak jak powiedziałam, jest to jakieś akcesorium na dobry dzień, jakby dodatek do mojego outfitu, czyli tutaj ubrania. I oczywiście one poprawiają nastrój. A co jest jeszcze ważne, słuchajcie, te perfumy kreują nas na dzień, ale co jest dla mnie jeszcze ważnego, to one podnoszą taką samoocenę. Właśnie przez to, że ewokują wspomnienia, że przywołują wspaniałe tutaj takie wspomnienia i jakieś obrazy, które nam towarzyszą, one łączą się też z tym, że się lepiej czujemy, tak samo jak mamy piękną sukienkę czy piękną bluzkę, świetnie w niej wyglądamy, tak samo te perfumy podnoszą naszą samoocenę, czujemy się świetnie i jesteśmy otwarte na nowy dzień. To ja bym tak właśnie, słuchajcie, odbierała
to dlaczego ja używam perfum. Ciekawe, czy też macie tak samo, czy po prostu jest inna przyczyna. Drugie pytanie jest, jak dużo, gdzie aplikujesz perfum? Więc słuchajcie, ja bym powiedziała tak, że ja aplikuję perfumy. Tu może coś przyniosłam. Mam też takie perfumy, słuchajcie, w rolonie. Te perfumy zawsze sobie tutaj aplikuję za uszami, też troszeczkę przy szyi. Wiadomo, że tutaj w nadgarstkach fajnie jest. Nie rozcieramy, ja tylko tak delikatnie jakby je stempluję. Ale generalnie, słuchajcie, ja po prostu spryskuję się cała. Czekam, czy mi pasuje. Nigdy nie używam na włosy. Ja wiem, że niektóre dziewczyny używają na włosy, nie używam, dlatego że to, dlatego są produkowane specjalne stężenia tylko na włosy. Te stężenia na włosy są dopuszczalne i one nie niszczą tutaj włosa i te włosy nie są takie nieprzyjemne w dotyku później, mimo że świetnie pachną. Słuchajcie, i oczywiście jak mam rolony, to oczywiście tutaj też pod pachami. I tak ja aplikuję, słuchajcie, te perfumy. Następne pytanie jest, jak dużo perfum używasz w ciągu dnia? To jest dobre pytanie, słuchajcie. Jak dużo? Ja tak, na pewno wstając i tutaj już jestem jakby przygotowana do pracy w moim uniformie, to nakładam właśnie, tak jak Wam przed chwilą pokazywałam, tutaj jedną otoczkę taką. Czasem używam zaraz po tym drugą, jak mam taką ochotę, że chcę je zmieszać z czymś innym. No i generalnie zawsze towarzyszy mi też, słuchajcie, rolon, ja go lubię, żeby mieć gdzieś tutaj koło siebie też ten fajny woal zapachu. Więc generalnie jest to na pewno w ciągu dnia. Na wieczór nigdy nie używam, słuchajcie, nigdy, bo idziemy spać i one, ja nie kreuję, inaczej nie postrzegam perfum tak, żeby one mi pomogły zasnąć, więc generalnie na wieczór nie. Ale w pracy mam też swoje ulubione perfumy, które jakby lejeruję i też pryskam. I oczywiście takim zapachem jest Bronze Goddess, bo czuję się z nim bardzo świetnie i ta samoocena jakby rośnie. One są tak, słuchajcie, uzależniające, że chyba wszystkie koleżanki już przychodzą właśnie i się psikają Bronze Goddess, bo tak mi się teraz podoba właśnie na ten okres. To by była właśnie odpowiedź 3. Odpowiedź 4. Czy lubisz inne perfumowane produkty? Słuchajcie, tak, ja bardzo lubię balsamy. Ja nie mogę żyć bez balsamów. Ja mam też olejki i Wam pokazywałam w jednym z odcinków właśnie taki olejek. Bodaj to był Sole di Positiano albo Neroli, już nie pamiętam. Olejek do ciała, taki rozgrzewający, a jednocześnie, przepraszam, ale jestem tak spocona, że próbuję tymi włosami rzucać. I ten olejek właśnie daje taką piękną otoczkę. On nie ma takiego stężenia oczywiście, jak tu produkt perfumowany, czyli perfumy, czy woda toaletowa, ale właśnie dodaje takiego woalu. Ten olejek jeszcze rozgrzewa. Ja mam też Jimmy Choo olejek, przepraszam, nie Jimmy Choo, tylko Victor & Rolf. Ja mam balsam, on jest delikatnie perfumowany, mam też olejek, on jest cudowny, ale trochę brudzi, bym powiedziała, i generalnie czasem można obyć się bez perfum, bo na przykład te rzeczy Victora & Rolfa, to one są bardzo konkretne, zwłaszcza olejek. Ostatnio też wąchałam i będzie taki odcinek o nowych perfumach tu Chanel, ja Wam pokażę. Super są te perfumy, koniecznie musicie obejrzeć ten odcinek. Są, właśnie zastanawiam się nad kupieniem tutaj balsamu. Słuchajcie, jak nałożyłam ten balsam, to mi się wydawało, że to jest zwykły balsam z Butsa, słuchajcie, i nie czułam tego, tej pudrowości nawet, więc generalnie stwierdziłam, że nie warto kupować, ale tak, tak, używam. Używam dużo balsamów perfumowanych, lubię rolony, tak jak Wam pokazywałam, lubię mgiełki do włosów i takie są specjalne też wody tylko i wyłącznie do ciała, a też je uwielbiam i używam zarówno z Tommy Forda, jak i czy tu właśnie z Jimmy Choo, czy głównie Victora & Rolfa. I co jeszcze miałam? Miałam jeszcze jakiś jeden zapach chyba Gucci. Słuchajcie, mam nawet mydło z Tommy Forda, ale nie używam. Ale mam. Numer 5. Który zapach
Twojej kolekcji reprezentuje Twój gust i estetykę? Słuchajcie, to jest strasznie ciężkie pytanie, bo o gustach się nie dyskutuje. Gusty są różne, gusty się zmieniają wraz z czasem i ja bym powiedziała, że na każdy rok mam jakiś, przylepiam się do jakiegoś zapachu i on jest bardzo gustowny i odzwierciedla mój gust i estetykę. A estetyka jest tak szerokim pojęciem dla mnie, że ciężko mi odpowiedzieć na ten moment. Ale na pewno to są zapachy takie, słuchajcie, cytrusowe. A na pewno mój gust odzwierciedlają wszystkie zapachy cytrusowe, chłodne albo bardzo rzeźkie, bardzo takie eksplodujące. I ja bym powiedziała tak właśnie, jak tu Wam pokazałam, Jo Malone Osmanthus Blossom, to był mój ostatni ulubieniec. Też uwielbiam, słuchajcie, zapachy takie jak Chanel Eau de Vive. On jest świetny i to jest właśnie taki zapach, który generalnie jest kwintesencją. W ogóle wszystkie te Chanel. Oczywiście też lubię pudrowe zapachy, więc tutaj mój nowy zapach to Bulgarii Omnia Coral jest prześwietny i pokażę Wam też nowy Chanel, ale generalnie nie chcę tutaj kierować się kryterium takim, która marka jakby estetycznie i gustem najbardziej mi tu się sprawdza, ale generalnie jest na pewno to Chanel, coraz bardziej idę w kierunku tego Chanel. Bardzo lubię zapachy Diora i tu bym powiedziała też ten zestaw Miss Dior, czy Body Lotion, czy właśnie teraz Rolon Wam pokazam, czy właśnie cała gama bardzo podobnych Miss Dior do Blooming Bouquet jest moim takim taką estetyką i takim gustem, do którego chętnie bym wracała. Będzie bardzo ciekawe pytanie. Słuchajcie, to jest na numer 6. Zapach, który kochasz, ale nie nosisz go często. Słuchajcie, na pewno jest to taki zapach. Ostatnio złapałam się na tym, że jest to Yves Saint Laurent. Ja go dzisiaj nie przyniosłam z Babydoll. Słuchajcie, on jest wycofany. Niestety nie mogę go nigdzie już złapać i go nie będę miała, więc ja jakby ograniczam psikanie się nim. Tak samo było z In Love Again YSL. Niestety ja go już nie mam, butelkę wyrzuciłam i generalnie nie wiem, czy... A, w sumie to jeszcze go widziałam w perfumeriach, to może go nabędę. To głównie są zapachy takie, które będą wycofywane i ja po prostu wiem, że je nie będzie, ich nie będzie, nie dostanę. I takim zapachem teraz mi przyszło do głowy jest Meteoritis Guerlain'a. Ja Wam pokazywam, jest taki odcinek, odsłona o perfumach pudrowych inspirowany meteorytami. Są teraz nowe meteoryty, ja jeszcze ich nie kupiłam. Nie wiem, jakoś mnie nie kusi, słuchajcie. Ja ich nie używam. One, mimo że są tyle lat, nie bardzo zmienił się ten zapach. Może, nie wiem, na pewno nie jest aż tak skiśnięty, bo te perfumy są bardzo dobrze przechowywane, ale generalnie faktycznie go nie używam, a go uwielbiam, ale no teraz nie jest nawet na to czas, żeby go używać, także na pewno nie używam zapachów, które będą wycofywane i oszczędzam, bo to jest z oszczędzaniem może tak. Numer 7. Czy dzielisz zapachy na damskie, męskie, sezonowe? Tak, dzielę. Dzielę. Bo ja wiem, że niektóre osoby odpowiedziały, nie, generalnie jest to unisex, mogę to używać, nie. Ja się bardzo tym kryterium sugeruję w większości przypadkach, więc jeżeli jest damskie, to damskie, jest męskie, to męskie. Są oczywiście tutaj takie perfumy, które od razu ja klasyfikuję jakby unisex i wiem, że mogę używać, ja nie wiem, mąż, mój syn, tak jak na przykład jest to nowa edycja, słuchajcie, MCMA. Zapraszam serdecznie, kto nie oglądał o tym odcinku, bo są bardzo ciekawe perfumy, słuchajcie. Takie trochę niszowe i myślę, że nie wiem, czy są na polskim rynku. Natomiast tak samo Tom Ford, on generalnie nie klasyfikuje tutaj, że są damskie, męskie, ale jednak bardziej niektóre wersje odzwierciedlone są w moim jakimś mniemaniu jako męskie. Oczywiście sezonowe tak, ja mam takie gęste, mocne, pudrowe, są bardziej dla mnie na jesień, na wiosnę, świeże, do których często wracam, czy nawet brązgoty, który nie jest koniecznie świeżym, ale właśnie jest takim typowym zapachem karaibskim właśnie, czy wakacyjnym, może nie karaibskim, na taką przypominające tropikalną wyspę, to na pewno. Także tak na pewno dzielę. Następne pytanie, słuchajcie, 8.
Czy kupujesz zapachy po przetestowaniu próbek w ciemno, czy testujesz w sklepie? Słuchajcie, ja mam trochę ułatwione zadanie, znaczy teraz może mniej ułatwione zadanie, bo pracuję w perfumerii, jestem otoczona różnymi markami, więc na bieżąco jak mogę być z tymi zapachami, więc tak, testuję je w sklepie. Natomiast są takie marki bardzo niszowe albo butikowe, jak teraz ostatnio moje odcinki idą w takie zapachy butikowe, które po prostu nie sposób ich powąchać, ja muszę iść i po prostu poprosić o próbkę albo je psiknąć, więc bardzo rzadko zdarza mi się kupowanie w ciemno. Takim zapachem w ciemno była jedna edycja Gucci. Niekoniecznie jest to do końca zapach na teraz dla mnie, ale generalnie mam tą przyjemność testowania w sklepie większości rzeczy. Czyli tak, no zawsze jednak próbuję i są przetestowane te perfumy. Który zapach Twojej kolekcji, to jest pytanie 9, początkowo Ci się nie podobał? A no ja mam specjalny odcinek o tym, także serdecznie Wam zapraszam. Jest to odcinek właśnie perfumy drugiej szansy, czyli takie perfumy, które najpierw mi się nie podobały i powiedziałam, że w życiu chyba nie będę ich używać. Takimi perfumami był na początku Ovive, Chanel, Chance Chanel. Takim zapachem jest Love With You Freeze Armani, który nadal nie do końca mi się podoba i serdecznie Was zapraszam, ale tak, tak, są takie perfumy, ale na przykład teraz Chance Chanel, ta wersja Ovive jest moim ulubieńcem i jest cudowna naprawdę, także no czasem trzeba dorosnąć do zapachu, albo zmienia się sytuacja, albo poszukujemy czegoś innego, no i tak, tak się dzieje. Następne pytanie. To już jest 10. Jak radzisz sobie z rozczarowaniami zapachowymi? A po prostu odkładam na półkę, słuchajcie. Ja wiem, że ja czasem, no jeżeli ktoś chce i wiem, że dana osoba chce, to daję mu to. Czasem jest tak, że no generalnie nie sprzedaję tych zapachów. Albo na przykład daję w prezencie, jeżeli wiem, że ktoś to lubi. Najczęściej jest to moja mama. Natomiast, no leżą albo leżą na półce. I czasem jest tak, słuchajcie, że właśnie je polubię z czasem, dziwne, no, ale tak jest. Ale generalnie no, one zostają na półce, daję komuś. Czy staram się, słuchajcie, teraz mniej, ale staram się kupować tylko te zapachy, które wiem, że będą mi się podobać. Albo jakby no, te nuty, które tutaj ewokują, kiedy się zapoznaję i tak jak mówię, mam dość przyjemność testowania w perfumerii, bo tam pracuję, więc jest to trochę łatwiejsze. Następny podpunkt, 11, przedostatni zapach na Twojej liście, który chciałabyś kupić, ale nie możesz, dlaczego? Słuchajcie, to są takie zapachy, ale to jest też magia internetu, czyli na przykład Baccara 540. Ja go wącham, mam tu możliwość wąchania, testowania i wszystkich tych zapachów, Kurkuzjan. Natomiast ja nie do końca myślę, że nie do końca chcę wydać taką fortunę na te perfumy, bo uważam, że one są świetnie. Nie, Baccara jest 540 bardzo ciekawym zapachem i coraz bardziej mi się podoba, tak samo jak mam dwóch innych ulubieńców, ale ja nie wiem, czy ja do końca chcę wydać tyle pieniędzy, więc tutaj jest, bo one są naprawdę bardzo drogie, nie wiem, czy się skuszę do końca. Tak jakoś mam, że nie bardzo jestem w stanie wydać na perfumy ponad 200 funtów. Dla mnie to jest już naprawdę za dużo pieniędzy do wydania. Nie uważam, że jest w nich coś takiego, że ja aż tyle pieniędzy muszę na to wydać, bo są świetne perfumy poniżej tej ceny. Może tak, ale kto wie, być może wydam, bo no, są na mojej liście takie perfumy, które no niestety cena jest powyżej 200 funtów i chciałabym mieć w swojej kolekcji, ale się nadal zastanawiam, czy to jest dobra inwestycja. I 12. Jaki procent Twoich perfum to zapachy niszowe popularnych marek celebryckich? Słuchajcie, ja nie kupuję perfum celebryckich. Ja nie wiem, co to znaczy w ogóle celebrycki, że dana osoba to używa, czy wypuścił, nie wiem, na przykład Ariana Grande wypuściła te perfumy, chyba o to chodzi. Zapachy niszowe, tak, ja mam zapachy niszowe, ale tematyka zapachów niszowych jest na tyle
dziwnie rozłożona, bo mogą być zapachy niszowe, czyli nieużywane przy wszystkich, są tylko w niektórych punktach, ja takie postrzegam, albo zapachy niszowe właśnie nieużywane przez wiele osób, to też można powiedzieć, że są zapachy niszowe, ale tak mam i mam na przykład takie edycje, na przykład jak Meteoryty Guerlain, które one są nie do dostania, taki biały kruk, a ja je mam i myślę, że mam parę takich właśnie perełek, które są wycofane z tym Gucci, a ja je nadal mam, gdzieś tam zakopane w swojej szafie. Ale generalnie ja popularnych marek, tak, mam popularne, większość to popularnych marek i na pewno ze 2, 3, 4 może edycje niszowych, jeśli rozumiem tak, jak Wam to wytłumaczyłam. Ale ja się kieruję tym, co ja lubię. Ja jestem dla siebie, nie, no nie jestem celebrytą, ale ja jestem dla siebie taką wytyczną, że albo na kimś lubię, albo ktoś mnie przekona, to wtedy kupuję, więc generalnie są to chyba bardziej perfumy popularne, tak bym powiedziała. A jestem właśnie ciekawa, jak to jest z Wami, czy właśnie macie jakieś swoje ulubione zapachy, właśnie takie niszowe, czy bardziej kierujecie się w stronę popularnych, albo dlaczego, jak właśnie sobie radzicie z rozczarowaniami tymi, bo to jest fajne pytanie, zapachowymi. I jak to jest u Was w wyborze? Czy właśnie najpierw próbka, prześpicie się z tym tematem i kupujecie, czy tak spontanicznie zupełnie? Jestem ciekawa. I słuchajcie, to by było na dzisiaj koniec. Rozgadałam się bardzo. Mam nadzieję, że odcinek był ciekawy. Powiedzcie mi, czy lubicie takie odcinki. Widzę, że lubicie moich ulubieńców, także kto jeszcze nie obejrzał, to też zapraszam. Dziękuję serdecznie właśnie Anetce za wytypowanie mnie. Polecam też jej kanał i oczywiście tu osób tak popularnych tutaj właśnie jak Miss Potocki. I inne kanały tutaj właśnie takie perfumeryjne, bo wiem, że jesteście na tym kanale tylko i wyłącznie ze względu na perfumy też. I dziękuję Wam ślicznie za wspólny odcinek dzisiaj. Następny odcinek będzie taki specjalny, się do niego przygotowuję, słuchajcie, ale jest taki upał, że czasem ciężko mi się zabrać. Ale wkrótce będę miała urlop, więc na pewno będą te odcinki. Regularnie, one są regularnie. Zapraszam Was do subskrybowania, bo dla Was jest ten kanał i się cieszę strasznie, jak Was przybywa, jak komentujecie i oczywiście do lajkowania. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa, pa.